Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku fakty o królowej Elżbiecie II. Zapraszam do oglądania. Elżbieta II, a właściwie Elizabeth Alexandra Mary, to królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dynastii Windsorów od 6 lutego 1952 roku, koronowana 2 czerwca 1953. Urodziła się 21 kwietnia 1926 roku w Londynie. Zmarła 8 września 2022 roku w wieku 96 lat. Oprócz godności królewskiej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej była również głową 14 innych państw, m.in. Australii, Kanady, Jamajki, Nowej Zelandii, a liczba państw, w których panowała Elżbieta II, zmieniała się podczas jej panowania. Wszystkich państw, które uznawały ją za głowę państwa, było razem 33. Od 9 września 2015 roku królowa Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii. Od 13 października 2016 roku była najdłużej panującą żyjącą głową państwa na całym świecie, a od 12 czerwca tego roku, czyli 2022, była drugim po Ludwiku XIV najdłużej panującym monarchą kiedykolwiek. Konstytucyjnie królowa, jeżeli można to tak nazwać, była ważnym elementem systemu władzy, ale jej rola była de facto jedynie symboliczna, pełniła bowiem funkcję doradczą dla parlamentu. Zgodnie ze zwyczajem wygłaszała mowę tronową z okazji rozpoczęcia nowej, rocznej sesji parlamentu. Królowa miała obowiązek podpisywania wszelkich ustaw parlamentarnych oraz teoretycznie miała prawo weta, ale nigdy z niego nie skorzystała i tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o jej przywileje. Aha, jest jeszcze jeden ważny przywilej, o którym warto wspomnieć. Podobnie jak w Polsce, prezydent może ułaskawić skazanego i tak samo królowa Elżbieta mogła skorzystać z tego prawa i to robiła wielokrotnie. W młodości była nazywana przez najbliższych Lilibet, ponieważ nie potrafiła poprawnie wymówić swojego imienia w języku angielskim Elizabeth. 20 listopada 1947 roku poślubiła Filipa, księcia Edynburga. Ceremonia była emitowana na żywo w radiu i transmitowana w telewizji. Filip zmarł 9 kwietnia 2021 roku w wieku 99 lat. Z Filipem miała czworo potomków. Są nimi Karol III, książę Walii, król Wielkiej Brytanii od 2022 roku, Anna, księżniczka królewska, Andrzej, książę Yorku, Edward, hrabia Wesseksu. Królowa odbyła wiele podróży zagranicznych, odwiedziła większość europejskich krajów i wiele pozaeuropejskich. W latach 1953-1954 wyruszyła z mężem w 6-miesięczną podróż dookoła świata, będąc pierwszym monarchą, który tego dokonał. W marcu 1996 roku przybyła do Polski na zaproszenie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Podczas swojej wizyty brytyjska władczyni m.in. zwiedziła rynek Starego Miasta, odwiedziła liceum Batorego, gdzie obejrzała inscenizację fragmentu Pana Tadeusza w wykonaniu uczniów szkoły, złożyła wieniec na grobie nieznanego żołnierza oraz złożyła hołd brytyjskim lotnikom w Parku Skarszewskim. Forbes 2 lata temu oszacował majątek królowej Elżbiety II na 500 milionów dolarów. Składają się na niego liczne posiadłości, pałace i zamki, ale nie tylko, były również rzadkie obrazy i samochody. Na moim kanale również macie odcinek z kolekcją samochodów królowej. Zachęcam do obejrzenia, ponieważ ta kolekcja robi przeogromne wrażenie. Uczestniczyła w wielu imprezach kulturalnych. Ubierała się godnie. Zmieniała stylizację 4 razy dziennie. Nieodłącznym elementem jej stylizacji były torebki marki Launer. Interesowała się jazdą konno. Posiadała kilka stadnin oraz stajnie koni wyścigowych. Była też wielbicielką psów, a jej ulubioną rasą był Pembroke Welsh Corgi. Pasjonowała się również fotografią. Jej relacje z dziećmi zwykle były chłodne, szczególnie z księciem Karolem, do którego miała lekceważący stosunek. Była blisko związana z wnukami, zwłaszcza z księciem Williamem, najstarszym synem księcia Karola. Ich stosunek się zmienił, relacje się polepszyły, ale dopiero w późniejszym czasie. W marcu 1993 roku została pogryziona przez jednego ze swoich psów. Było to wtedy, kiedy próbowała rozdzielić 2 walczące psy. Po wypadku zostały założone jej szwy.
W grudniu 2003 roku trafiła do szpitala w Londynie, gdzie przeszła operację lewego kolana. W styczniu 2004 zoperowane zostało jej prawe kolano, a podczas tego zabiegu lekarze usunęli jej również niewielkie zmiany z twarzy. Na początku 2022 roku przeszła COVID-a. Również w 2022 na polecenie lekarzy ograniczyła spożycie alkoholu, w tym jej ulubionego drinka. Przez 70 lat jej panowania urząd sprawiało łącznie 15 brytyjskich premierów, 14 prezydentów USA oraz 7 papieży. Królowa Elżbieta II była świetnie zorientowana w sprawach zagranicznych, historii konstytucyjnej i prawie, ale większość przydatnej w życiu codziennym wiedzy zdobyła po objęciu tronu. Nigdy wcześniej nie uczęszczała do szkoły ani nie posiadała dyplomu wyższej uczelni. W latach swojej młodości była uczona w domu przez najlepszych brytyjskich nauczycieli. W 1944 roku, w wieku 18 lat, ówczesna księżniczka Elżbieta nalegała na wstąpienie do wojska. Tam jako mechanik dla kobiecej pomocniczej służby terytorialnej nauczyła się prowadzić samochód, a motoryzacja pozostała w jej sercu już na zawsze. Królowa uwielbiała siedzieć za kierownicą swojego ulubionego Jaguara lub Range Rovera. Gdy przyszły król Arabii Saudyjskiej, Abdullah, odwiedził Wielką Brytanię w 2003 roku, królowa Elżbieta II wzięła go na przejażdżkę autem, by pokazać, że kobiety też potrafią prowadzić samochód. W trakcie jazdy królowa jechała tak brawurowo, że król poprosił ją za pośrednictwem tłumacza, by zwolniła. Choć nikt poza murami pałacu Buckingham nigdy nie odważył się zwrócić nieoficjalnym tytułem do królowej Elżbiety II, książę Filip bardzo często nazywał ją cabbage, czyli kapustką. W swojej torebce zawsze trzymała wyprasowany i równo złożony banknot na ewentualną zbiórkę w kościele. Królowa Elżbieta II wystąpiła w filmie otwierającym Igrzyska Olimpijskie w Londynie u boku Jamesa Bonda, w którego wcielił się Daniel Craig. Znana była z tego, że swoje stroje podkreślała przyciągającym wzrok kapeluszem. Za wykonanie każdego nakrycia głowy odpowiadała królewska modystka Rachel Trevor Morgan. To był jej nierozerwalny znak rozpoznawczy, który miał sygnalizować poddanym, że przybyła królowa. Królowa Elżbieta II piła alkohol 4 razy dziennie. Każdy dzień rozpoczynała koktajlem z cytryną i lodem. W miarę upływu dnia swój lunch wieńczyła lampką wina lub szampana, a wieczorem raczyła się wytrawnym martini lub szampanem. Lubiła też cydr i likier. Każdego ranka o godzinie 9 za oknem królowej Elżbiety grał przez 15 minut królewski kobziarz. Tradycję tę zapoczątkowała królowa Wiktoria w połowie XIX wieku i od tej pory znalazła miejsce w każdej z królewskich rezydencji. Królowa posiadała swój własny bankomat w Pałacu Buckingham, który jest obsługiwany przez jeden z najbardziej prestiżowych banków w Wielkiej Brytanii. Królowa podróżowała z własną deską toaletową i zapieczętowanym papierem toaletowym. Pieczęć mogła zerwać tylko ona lub jej mąż, książę Filip, choć mówi się, że z ową deską podróżował głównie Karol. Królowa używała swojej torebki w celu komunikowania się ze swoim personelem. Kiedy królowa, będąc na kolacji, kładła torebkę na stole, jej personel wiedział, że impreza musi się zakończyć w ciągu najbliższych 5 minut. Jeżeli położyła swoją torebkę na podłodze, był to sygnał do zakończenia aktualnej rozmowy. W tym momencie, w takim razie, kończymy tą rozmowę. Jeżeli chodzi o ten odcinek z faktami, będzie jeszcze jeden z faktami o śmierci królowej Elżbiety II. Jeżeli jesteście ciekawi odcinka, bądźcie na kolejnym filmie. A tymczasem do usłyszenia. Cześć!